Witam z tej strony Ceronix, to jest druga część areny. Wcześniejszą część areny możecie zobaczyć w odcinku wcześniej, także zapraszam serdecznie. A teraz zapraszam na dalszy ciąg areny, mamy wynik 2-0, gramy czarnoksiężnikiem. Z nie dość, nawet dobry dek mamy, nie jest najgorszy. Wynik mówi też, tak, 2-0. Nie tam 0-2 na przykład. Także mamy dwie walki do przodu na wygraną. Jeśli ktoś nie zna na przykład zasad HS-a, to mówię od razu, że arena polega na tym, że tworzymy dek z 30 kart, które no to będzie widać na pierwszym odcinku. Możemy jedną z trzech wybrać, tak tworzymy dek z 30 kart. Możemy przegrać 3 razy, za trzecim razem kończy się arena. I maksymalna ilość wygranych to 12. Czym więcej wygranych, tym lepszą nagrodę dostajemy za arenę po prostu. No i aktualnie mamy 2-0, czyli że 2 wygrane, 0 przegranych. Także bardzo dobry wynik jak na początek. I zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Mamy maga. Mag na arenę jest bardzo dobrą klasą. Tutaj premium karta na początek. A my mamy słabą rękę. Witaj. Przywitamy się, kulturka musi być. Rękę mamy słabą, bo mamy stronników, które zaczynają się od 3 many. Nic, jedynki, dwójki nie mamy. On już dwie postacie ma. Pozdrawiam cię. Użyjmy monety. Po to, żeby mieć coś na stole. Prowokacja, okrzyk bojowy, zniszczy jeden z twoich kryształów many. No spoko, 3-3-5, ale no kryształu many to nie chcę. Nie chcę tracić, ale to jest bardzo dobre. I to żywiołak. A my mamy tutaj synergię z żywiołakiem. Więc trzeba będzie przetrzymać tą kartę i rzucić ją, a w następnej turze tą kartę. Tylko co my zrobimy teraz, w tej oto turze? Mamy odpowiedź. Dobierzmy kartę. I wyrzućmy to. Sekret. Jaki to może być sekret? To może być Ice Block. No zobaczymy, dużo jest opcji, jak to może być sekret, ale... Ale to się zobaczy. Dobrze. Tutaj już mamy do strajdowania jego. Ale pierw wyrzucimy go. On kosztuje 2 mniej, jeśli przeciwnik ma co najmniej 3 stronników. Także spoko się tutaj. Spoko, jeśli się tu pojawi. Myślę, czy mogę coś jeszcze zagrać lepszego. Nie, rzućmy po prostu. Rzućmy stronika z prowokacją. I wytradujmy tego. No i dobra. Mamy dwóch stronników z prowokacją i jednego leczącego. I spoko, bo on ma full HP, my mamy 3 minus. Także jeśli go zabijemy, to on nic nie zyska, a my dostaniemy po prostu 4 HP. No i dobrze to będzie wyglądało. Teraz możemy rzucić w następnej turze. Aha, on zamrozi mi stronników. No co, będzie tradeował, czy nie? Mi się wydaje, że powinien pinga, kto miał? On miał pinga, ale chyba zużył. Jeśli ma pinga, to ja bym po prostu 2-1 w to i spingował i książką dobił. A 2-4 uderzył w 1-3. W następnym turze by miał ładny trade, ale tak nie zrobił. Ale tak nie zrobił. No to rzućmy stronnika po prostu. To stronnik mocarz. Mocarny mocarz. 4-7. No i co ty na to? Flamestoss! Flame Strike! Rzuci Flame Strike'a. Czy za 7 man jest Flame Strike? Nie, Blizzard jest za 6. A za 7 chyba jest Flame Strike. Tak to szło. No to po mocarzu. No ale z tą kulę ognia zmarnował. Znaczy zmarnował, zużył już, tak? Także nie najgorzej. No dobra. I tutaj widzicie, się świeci karta na żółto, na złoto prawie że, bo jest we wcześniejszej turze został rzucony żywiołak, więc teraz możemy go adaptować. To trzeba będzie raczej zrobić, bo drugiej takiej okazji nie będzie. Tak sobie myślę. Tylko ja bym... Co tu jeszcze można zrobić? Zastanówmy się. Nie no, wyrzućmy go, adaptujmy.
Prowokacja, ukrycie i plus 1 plus 1. A weźmy plus 1 plus 1. I się zastanawiam, czy go trajdować tym 4-2 stronnikiem. Chyba strajduję. No. On wiedział, że tak zrobię, bo tak zostawił. No ale. Teraz też jego uleczy ta jednostka. No ale dalej stół jest nasz. On ma sekret. Mi się wydaje, że to jest kontrola czaru. Na Icebloka to za wcześnie, żeby tak na początku rzucać. Kontrola czaru pewnie. Tak sobie myślę. Byle nie Flamestrike, bo Flamestrike czyści mi stół. No i zaczynamy od zera, tak? Ale chyba nie ma. Chyba, że po prostu nie chce mu się rzucić, bo czeka na większy stół. No ale zobaczymy, co zrobi. Myśli, myśli. Dobra, akolita bólu. Dwóch ziomeczków i ping 2-1. No okej. Okay. Okidoki. Możemy teraz rzucić wulkanozaura. Uff. Gdyby rzucił sekret, to ja się bał wyrzucać jego, bo bym mógł kopię dostać. Jak my chcemy to rozegrać? Chyba jego. No. Plus 3 do ataku, plus 3 do zdrowia. Weźmy plus 3 do zdrowia. A tutaj weźmy... A tutaj weźmy... Boską tarczę. No i tutaj trade i trade. No i okej. Okay. Teraz on mi zabija 2-1 w 1-2 ślimaka. I albo pingiem, albo akulitą bólu zdejmuje boską tarczę na wulkanozaurze. W sumie to jakby pingnął w akolitę, dobrał kartę i jeszcze raz uderzył akolitą w boską tarczę, to by dwie karty miał z akolity, ale on woli wyrzucić stół. Chyba mu się nawet nie dziwię. Jeden demek by się przydał. Tutaj, żeby nie go dobić, ale zobaczmy, co dostaniemy. Tą kartę będziemy trzymać, żeby jej koszt schodził, ale mamy też szarże. Możemy mu tego zabić, co się z niego wyfluje. I zostaje nam 4 many wtedy. I wtedy możemy co zrobić. I możemy skopiować, jakie to będzie dobre. Jego wyciszymy, bo za dużo mówi. Dobra, zróbmy tak. To będzie dobra giera. To będzie dobry face. Robimy tak. Robimy tak. Idziemy w twarz. Ale przedtem zrobimy tak i my. Siema, elo, 3-2-0. Lecimy twarz. 5-9-5-9. To jest dobry stół. Prowokacja 3-2. Sekret. I ping. No dobra. Dodaj 2 punkty. Ok, to jest spoko. Tu chyba trade pójdzie. Tak, tu pójdzie trade. Tu pójdzie takie coś. I pierwszy zaatakujemy tym, bo może mieć sekret taki, że niszczy stronnika, który go zaatakuje. Nie miał takiego. Więc to jest na pewno Ice Block 1. I mi się wydaje, że kontrola... kontrola czego? Kontrola czaru. Albo jeszcze kopia może być, ale to zobaczymy. Nie, nie ma kopii. Nie, to już by tego skopiowało. No dobra. To lecimy. Na ręku dwie karty on ma. My mamy 4 i mamy 5 stronników całkiem dobrych na bordzie. Dobrze. Ice za 3 damage'u. Nie, za 5 stronnika dostanie. 7-8! No niesamowite. Najlepsze, co mógł dostać. To my go wyciszamy od razu. I czy mamy... Nie, jeden mu zostanie do zbicia bariery. Ja pierdzie. Czy mamy coś, co nam pomoże? Dodaj 3 punkty. Brakuje many. No dobra, rzucamy to. I idziemy face.
Cholerka, no. 1 HP mu zostało do zbicia Ice Blocka. To stronnikowi? Zaliczy punkty obrony stronnikowi, tak? Nie można uderzyć w twarz. Twarz przeciwnika. No dobra, on się tutaj zastawia shield, znaczy shieldem, prowokacją. Tu nam wytrajduje stronnika. No i teraz mu zdejmujemy Ice Blocka. No, dawaj, pij buziomek. Jeśli ma w ogóle Ice Blocka. Sprawdźmy to. Tak. Patrz. Tak, ma Ice Blocka. Ice Barrier. No, blok to dobry blok. Ice Block. Dobra, to tu mamy taki place. O, zobaczymy, czy skontroluje. Tak. To jest to. Aha, w 1-3. No to i tak padnie, no dobra. I nam doda 3 ziomków. No to robimy trajdzik po prostu. Po prostu taki. Taki. I wyrzucamy sobie stronnika z prowokacją oraz włoską tarczą. No i raczej to jest ostatnia tura. I on się poddaje. O, sekret, czyżby następny? Ice Block. No to niezły gość. No i mamy 3-0. 3-0, piękny wynik. Więc już wyszliśmy na swoje. Już powinna arena się zwrócić chyba. Od 3 minut. Można 3-3 mieć na przykład. Tak, 3 wygrane, 3 przegrane. Także powinno się wyjść na 0. No i teraz co wygramy, to już do nas idzie. Przydałby się gold, szczerze mówiąc. Bo tak jak mówiłem na nie wcześniejszym odcinku, tylko jeszcze wcześniejszym, że teraz wszystkie pieniążki będą szły na areny. Na areny po to, żeby zbierać pakiety i zrobić solidny opening. Sorry, który wrzucę na YouTube'a. No i będę go streamował raczej. Żeby nie można zobaczyć na żywo i potem nagranie na YouTubie. Soulmate. Walczymy przeciwko Soulmate'owi. Witamy serdecznie pana Soula. Czy chcemy rzucić osę? Znaczy, czy chcemy zostawić osę? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że osy na początku nie potrzebujemy. 2-2. Z trucizną. Dopiero potem. Dobra, mamy pierwszą turę. A potem nic nie mamy. No dobrze. Ja go rzucę z racji na to, że on będzie musiał użyć monety, jeśli będzie chciał go zabić. Także on już monetę straci, wykorzysta. Nie? Coś dostał, dostał swoje. No dobra, ale mamy trade. Nie mamy nic do wyrzucenia na drugą turę. Ale możemy wziąć Hero Power i dobrać kartę. Zawsze jakaś opcja. No, to tam, magu. Masz coś jeszcze? Pozdrawiam cię. Może mieć monetę. Znaczy ma monetę i może mieć jeszcze chyba za jeden many. Czy za 0 many nawet jest to, że jeden damage zadaje. Czar. Ja już ledwo mówię, już chrypki dostałem, napiję się. No mówię praktycznie cały dzień, tak, na streamie. Teraz odcinek nagrywam, no i wytradujmy, bo jeśli byśmy go nie wytradowali, poszli w twarz, to on by po prostu spingował sobie to. Bez większego problemu. Więc wolę wytradować. No dobra. Co my mamy na ręce? Mamy trzecią turę. Mamy czwartą turę, mamy piątą turę. Także jest elegancko. Dobra. Widzę, że żywiołaków ma dużo. I bardzo możliwe, że w następnej turze rzucisz żywiołaka za 4. Przy użyciu monety. No ale spoko. Prowokacja okrzyk bojowy. Otrzymuje plus 5 do zdrowia za każdego żywiołaka zagranego przez ciebie w pierwszej turze. Za mało żywiołaków mamy, żeby to użyć. Prowokacja okrzyk bojowy. Odrzuć dwie losowe karty. 4 many. Moglibyśmy w następnym turze rzucić 3-6 stronnika. Odrzuca dwie karty. Tak sobie myślę. Nie wiem, czy tego chcę. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Wolę chyba takiego ziomka. Mogę tamtego wziąć w sumie. No i dobra. No, rzuciliśmy tego. 2-2-2. Prowokacja. Taki stronnik. Rzucę ziomka z szarżą do wytradowania 1-2. I pójdziemy w twarz chyba. Dobrze mówię? No, no tak zrobię. Tutaj ciach trade, tutaj face. On teraz ma ładny trade 4-6 w 1-4.
I my chyba rzucimy, ile mu zostanie HP? Temu zostanie 5. My rzucimy to. Czy to po prostu demona? No zobaczymy, zaraz pomyślimy. W ogóle to będzie można go wytradować razem z tym. Też może nie być głupi pomysł. To trzeba zabić, to jest pewna rzecz. Tu wyrzucił specjalnie prowokację, żeby to osłonić. Ale my to zabijemy przy użyciu tego. Bo to nie może przeżyć. Bo jak to się rozpędzi, jeśli ktoś nie wie, to gdy za każdym, gdy ten stronnik zaatakuje bohatera, adaptuj. Więc może non-stop atakować, może jeszcze furię wichrów nawet dostać i dwa razy atakować. I się non-stop adaptować, tak? Więc my go zabijemy przy użyciu tego. I tu po prostu wytradujemy 0-2 z prowokacją. Tak bym to widział. No dobra. 6 many będziemy mieli na następnej turze. Więc można tu jakiegoś kombosa wykręcić, na przykład to i go zbufować. Ale chyba bym rzucił to i to, bo on może mieć... jak to się nazywa ta karta? No czar, który zamienia w owce 1-1, tak? Więc rzucimy na takiego koksa i on nam go zamieni w 1-1. Także wolałbym go od razu nie bufować, tylko poczekać na przykład wtedy, kiedy będzie mógł on zaatakować i wtedy go zbufować. No to już będzie taki pewny, tak? Ruch. No i co tam masz zatrzymany? Znowu pisple jakieś? Czy nie pisple? Nie pisple. Pyszple. No dobra. To mamy tutaj trajdzik jak ktoś. To wyciszenie stronnika. Jak my chcemy to zrobić? Chyba rzucimy to. I prowokację 2. Nie, on wtedy będzie off-trade. Tym dzikiem i pingiem. Chyba, że z niego też będziemy off-trade. No dobra. Zróbmy po prostu tutaj trade. A tutaj zabijemy 4-3 tym i będziemy mieli stół. No, zróbmy tak. I mamy 5 jedynek na stole. A tu obszarówka, jeden damage wszystkim wrogim stronnikom i jeb, czyści stół. Gdyby dostał to z top decku, to bym się chyba obraził, kurde, na RNG w tej grze. No dawaj, mogę. No zobaczymy, co nam w ogrodzie wyrośnie. Można klikać sobie na owoce i one nam znikają. Tu podlewamy, rosną nowe. Można znaleźć podobne jakiegoś kalosza, jakieś nawet złote owoce. Tak, na razie nie będziemy sprawdzać, tylko zastanowimy się, co wyłożyć. Psychotron plus prowokacja i tre i zostawienie tylko tego. No spoko. Tak sobie myślę. Chyba to wygląda. Czy tego ziomka? Nie, zrzućmy tak, tak. Tak, tradujemy stół. Zostaje nam tylko u niego 2-7 stronni. No i zobaczmy, co on wymyśli teraz. Tu na każdej mapie są... różne mapki są, tak? I na każdej można sobie zawsze poklikać coś. Bo przeciwnik długo myśli. Zawsze jakaś rozrywka tu się czai w tych różnych obrazkach. Chyba odpiąć można, o właśnie, poleciał. Można zgasić, światło zapalić. Dobra, zdjął nam boską tarczę i wytraduje się 2-7. No dobra, spoko, nawet już zrobił. Tu często można płytkę jakąś zdjąć do pole, chyba tutaj nie ma czegoś takiego. No, dawaj, magu. Nad czym on się tam zastanawia? Ulala. To mnie przetrzymał. No ale dobra. Spoko. Ten twór. Jeszcze go zaraz porobimy. Ciach. Czy dobrać kartę? Dobierzmy kartę. I zbufujmy. No i dawaj, co ty na to mam? Trzymam kciuki, żeby nie miał tej zamiany w owce. Bo to by mogło
trochę nam tutaj zaszkodzić. Oj, pierwsza karta długotrzymana. Wulkanozaur, okej. Okej. Mamy kartę do wyciszenia stronnika, także to, co on teraz zaadaptuje, to możemy mu to usunąć w sekundę, także... już nie możemy. A nie, możemy teraz. Nie może zostać wybrany jako cel zaklęć lub mocy specjalnych. Okrzyk bojowy liczy się jako moc specjalna pewnie, tak? No to nieźle wybrnął z tej sytuacji. Sorry. Aha, no to nieźle. No dobra. Jak my to zrobimy? Pierw sprawdźmy, czy możemy to zrobić, czy nie. Możemy. Możemy to zrobić, okej. Okay. Miejmy to pod uwagą. 4, 4, 8. Dobra, no to robimy tak. Temu zdejmujemy, tu tradujemy. Tutaj też tradujemy. Żeby się do nich dobić. I wyrzucamy takiego ziomka. Mogę na środek gdzieś rzucić go. No ale dobra. Ile ja mam HP? Właśnie 16. On ma na stole damage'u 7. Na pyrkę go nie stać. Pyrka to 10 damage'u w twarz. No właśnie, meteoryt. O tym mówiłem, żeby inaczej go położyć. Bo mi to wszystko zdemoluje. Ale mamy dwóch tych. I rzuciliśmy wcześniej tego ziomka, on był żywiołakiem. Także mamy dwie adaptacje. Zostaje nam 4 many. Kusi, żeby w to pierdzielnąć. Zastanówmy się. Prowokację bierzemy. Czy ryzykujemy? I rzucamy to. To wtedy go zabijamy i dostajemy losowego demona. Dawajcie. Robimy to. 5-6, ale bez żadnej prowokacji. Dobra, czy możemy dobrać kartę? Zastanówmy się. Tu, pink. Dostajemy 5 w twarz. Nie, za mało HP mamy, żeby dobierać. Nie dobieramy. Bo i tak nic nie zrobimy, nic nie wyrzucimy, bo nie mamy ich zezeromany. A 2 w twarz to może przesądzić nasze losy. Więc się wstrzymajmy. 6-10 mocarz i ping do trade'ów 3-3. No i dobra, i tu dostajemy w twarz. Okej. 9 HP nam zostało. Cholera. Prowokacja by się przydała. No dobra, musimy dobierać kartę, bo inaczej nie mamy co zrobić. Dlatego nie zabijemy. No to, przegraliśmy. Przegraliśmy, wygrać nie mogliśmy. Pozostaje taka sytuacja i... Dobre zagranie. No dobra. Przegraliśmy, co zrobić. Więc mamy wynik 3-1. Zagramy sobie jeszcze jedną grę w tym odcinku. Bo dopiero 23 minuty. Tamty miał 27. Można by niby skończyć, ale zrobimy trochę dłuższy odcinek. Dłuższy odcinek, zagramy sobie jeszcze jedną grę. Mam nadzieję, że wygrana będzie teraz. Żeby było 4-1, tak? 4-1, dobrze mówię? Tak, 4-1. To są 3-1. 3 wygrane, 1 przegrana. No i teraz zobaczymy. Czarnoksiężnik. Nawet spoko się spisuje. Nawet spoko. Pierwszy raz na arenie nim gram. I nawet podoba mi się granie. Dobra, zobaczymy przeciwko komu walczymy. Znowu mag. Tarkin. Czy to nie jest ten sam gościu co wcześniej? Nie, chyba inny niknął, nie? No ten się nazywa Dar King. Takie kurde moniki. 3-3-3. Nie, tak zrobimy. Z tamtym poczekamy, bo wolałbym użyć tej synergii. O właśnie, z żywiołakiem. To jest chyba jedyny żywioła, którego mamy w deku. Przywitaj mi się, tak. Najechane ma na ten. Tam by się chciał przywitać. Nie, chyba nie chce się przywitać. Olonus, ciepłym moczem. Bierzemy jeden z boską tarczą w następnej turze. Jego chyba zostawimy do trade'u jakiejś jednostki, bo on nam go może pingnąć bez problemu. Twarz! To niezły zawodowiec.
Leon zawodowy jest trochę. No, wróćmy go. Zobaczymy, co on tam wymyślił. Zdziwił mnie ten pik wasz. Nie wiem, czemu tak. O, i tu mamy fajny trade jednostką 3-1. 3-1. I jeszcze dostanie jedna jednostka od nas buffa. Możemy jeszcze rzucić żywiołaka i dobić tym, ale chyba myślę, że to będzie lepszym rozwiązaniem, rzucić to. Go wytradować, on dostaje buffa. No i lecimy w twarz. I to dobry buff, bo dwie jednostki zginęły. 4 ataku już ma. Też można nieźle, kurde, wybuchować takiego. On coś wyłoży, my dobijemy na przykład tym i tym. I on znowu buffa dostaje. I znowu, i znowu. I możliwe, że nam wygra grę taka jednostka, niepozorna. Tak sobie myślę. Ciasteczkowy. Rewers. Oho. Ale skurczysyn. Ale to zrobił. Ale on to porobił. Skubaniutki. Kopia. Jo. Ale on to zrobił. Skubaniec ten. Rzucił sekret i potem z trudnika okrzyk bojowy zadaje 3 punkty obrażeń, jeśli kontrolujesz sekret. To niezły mózg. A taka fajna jednostka była na stole. 4-2. Ulala. To niezły stół ma nawet. Jak my chcemy to zrobić, zastanówmy się. Tu można prowokację rozdać. Czy może to? Tak sobie myślę. No, zróbmy to. Czy chcemy prowokację na niego rzucić? Czy nie chcemy prowokacji? Czy stronnika dołożyć? Chyba lepiej stronnika dołożyć. No, zrobić taki myk, że tak i w tego. W tego, bo tak to był podatny na ping, 1-1. A tak zawsze tutaj mamy trade. O ja pierdziele! Jakie on ma karty! Dobra. Damy radę na ludzi. Wrzucamy to, przerzucamy psychotrona z... Nie, wrzucamy to. I co my tu mamy? Nie może zostać wybrany jako to. Średnio. No i to bierzemy. Bez prowokacji. Złoty, ładny. Się rusza wszystko. Wycisz stronnika. A nie, zjedz stronnika. To nieźle mi pożaru. Dobra, mamy prowokację, mamy dwie... Nie, zrobimy tak, rzucamy to, rzucamy to, rzucamy prowokację pomiędzy nimi. No i mamy osłoniętą twarz raczej. Jeśli go zabije, to mamy 4 HP+, więc może nie padniemy, bo już się martwiłem, że... Dobra, tutaj tak... Flame Strike. Nie. Już myślałem, że Flame Strike'a rzuci. A tu ma trade ładny, tu też ma trade ładny. Nie, dobre. Jeszcze damy radę jakoś. Czy nie damy rady? Dobieramy kartę? Dobieramy kartę. Szarża. Czy nam pomaga? Nie pomaga nam. Tu rzucamy tak. Cholerka, nie wiem, czy to nie przegramy. A to nie ma prowokacji, tylko ukrycie. Zapomniałem. Dobra, ile on ma na stole damage'u? 4, 6, 8. 11 z pingiem 12 jest one off. Jest one off. No i dobra. Trzymamy kciuki, żeby nie miał damage'u jednego. Jak będzie miał jeszcze jeden damage, to przegrywamy. I jesteśmy na 3-2. A 3-2 to znaczy, że jeśli jeszcze raz przegramy, to koniec arenki. Pingbuje, dostajemy na 1 HP i co się dzieje? Czy żyjemy dalej? To jest nasz koniec. To jest BN chyba, bo mógł zaatakować w twarz. I pewnie ma coś jeszcze. O właśnie. O tym mowa. No dobra, 3-2. 3-2, kochani. Dobra, 29 minut odcinek. No to lecimy jeszcze raz. Jeśli będzie win,
to będzie dalszy ciąg areny w następnym odcinku, a jeśli przegramy, no to niestety koniec i skończymy na 3-3. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze się uda wygrać parę razy. Godzinę mamy 5:09 u mnie. Także jest już, nie wiadomo czy to mieć noc, czy rano. Rexar, łowca. Poniku, Lefer. Lefer. Spoko. 3-2. No dobra, trzeba się teraz postarać, żeby to wygrać. Zostawiamy sobie podmanę jednostki, bo bardzo możliwe, że Hunter będzie grał bardzo szybko, bardzo agresywnie. Więc wolę mieć pewniaki jakieś na ręku. I to pewniaki, które dodają HP. To się na pewno przyda z Hunterem. Niż szukać po prostu jakichś idealnych top decków. A dostać po prostu 9 i 7. Kartę za 9 i 7, tak? No dobra, rzucamy to na początek. No i zobaczymy, jak to się dalej rozegra. O! Tu jest nowa mapka, wyszła z dodatkiem Ungoro. Taka dżungla jakby, tutaj wulkan jakiś. Daj losowej bestii w twoje ręce +2/+2. Dobrze. Rzucamy to. Poklikamy sobie. No to niezły kurde, skoro parzuga, taka kanapka jakby. 3-3 stronnik, tak? Dowierzmy kartę. No i pójdźmy w twarz wszystkim. Nie będziemy tradować. On się wytraduje. No właśnie. To jest zawsze ryzyko, bo może jakimś... jakimiś czarami by mógł go zabić. Także zawsze jest to jakieś ryzyko. Ale... ale czasem się udaje, tak? Rzućmy to. Pójdźmy w twarz. I teraz zobaczymy, co on strajduje. Jeśli strajduje 2-2, to będziemy bardzo w dobrej sytuacji, bo możemy go dobić tym albo tym. To niezły pozaciek. Face. Face is the place. Czy mamy jakieś wyciszenie? Coś w tym stylu. Nie mamy. Zastanówmy się, co chcemy zrobić. Bufniemy go. Dobra. To jest chyba prawie że pewny ruch. Wytradujemy tego ziomka. I żeby tego ochronić, to damy temu stronnikowi prowokację. Rzucam z tej strony, żeby ten nie dostał, tylko on. I tu pójdziemy w twarz. No i on zostaje 7-1. Mamy prowokację, więc nie ma dostępu do 7-1. Ale bardzo możliwe, że on coś wymyśli. Zadaję tylko obrażeń drogiemu stronnikowi. Każdemu stronnikowi. Się wystraszyłem, że jednostki też, ale dobra, jest ok. Jest ok. Co wolimy? Prowokacje. Czy szarże? Weźmy prowokację. Szukajmy jeszcze jednej prowokacji, pani. Jest, mamy to. Bierzemy tą prowokację. I jest ok. Możemy jeszcze dobrać kartę. Ale chyba tego nie zrobimy. Zastanawiam się, którą kartę wytradować. 4-1. Znaczy sobie 4-2. Czy 2-1. Wytraduję to. Zabierzemy kartę na koniec i face. Mamy dwóch stronników z prowokacją. Także dalej nie ma dostępu do 7-1. No zobaczymy, co on ma. Chyba nie ma odpowiedzi na prowokację, z tego co widzę. Ale może... nie. Ojaja. Szarża boska tarcza. No dobra. Ale mamy tutaj odpowiedź w postaci... tego. Tu obojętnie co zaatakujemy. Plus tego i plus tego. No i mamy stół. On raczej psów nie ma. To jest czar psy. Wyrzuca ilość psów
1-1 z szarżą. No, tyle mamy stronników na stole, tyle on wyrzuci psów, tak? Jeśli mamy teraz 4 stronników, to on by wyrzucił 4 psy. Ale mi się też tego nie obył wcześniej rzucił. Dobra. Może być. Może być. Rzućmy. Ulala, ale można go zbufować teraz. Sekunda, zastanówmy się, jak chcemy to zrobić. Musimy go zasłonić na pewno. Tauntem. Tak. Aha. Też tego nie rzucimy. Mamy 8 many, ale możemy rzucić szarże. Dobra. Robimy taki place. Rzucamy szarże. Rzucamy ziomka i robimy coś takiego. Jeb. 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 Jeszcze to. No i ma 7-3. No i zobaczmy, czy ma odpowiedź na takie zagranie. No, panie Hunterze, co pan na to? Podobno można jeszcze jakoś wystrzelić ten wulkan. No i wygraliśmy. Mamy 4-2. Super. Przeżyliśmy, daliśmy radę. Dobrze, to w tym odcinku na tyle. Dalszy ciąg areny w następnym odcinku, na który oczywiście zapraszam. Zapraszam też do obejrzenia wcześniejszego odcinka z początku areny, jeśli ktoś nie widział. No i do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.